Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, to kolejny odcinek z gry Shakes & Fidget. Tym razem przenosimy się na naszego berserka i będziemy chcieli dzisiaj sobie pocisnąć lochy. Dlaczego? No jak już możecie zauważyć, nastąpiły na tej postaci pewne zmiany. Mianowicie, tak naprawdę co jest najważniejsze? Zmieniliśmy gildię tak naprawdę na topową tego serwera, Expecto Patronum. Tutaj jeżeli ktoś ogląda z tej gildii, no to pozdrawiam oczywiście chłopaków. Co nam to dało? No dało nam to o wiele lepszy portal niż mieliśmy w poprzedniej gildii, w gildii Loczki, praktycznie tam chyba o 10% więcej, tak więc no to na pewno nam, jeżeli chodzi o berka, pomoże w lochach. Oprócz tego co? Ostatnio był event wielkanocny jakiś czas temu, więc dużo tutaj golda nam wypadło, jeżeli chodzi o te nasze statystyki, to one nam po prostu spuchły, dlatego że ten gold fajnie nam tutaj wjechał, spompował po prostu te statystyki, także będziemy dzisiaj chcieli poczynić jakiś progres, jeżeli chodzi o tego berka, no ale to wszystko w swoim czasie. Standardowo zaczynamy sobie od ogarniania postaci. EQ sobie w zasadzie nie zmieniałem, bo jak widzicie tutaj mam napisane, że epic ostatnio na 357 levelu obchodziłem, że tak powiem, czyli po prostu zmieniałem te itemki, więc co, no za wiele by mi one nie dały, także po prostu EQ nie zmieniałem, ale za to sobie te statystyki ładnie podbiłem, jeżeli chodzi o tego naszego berka. No i dobra, najpierw tutaj sobie może rozmontujemy to, co mamy do rozmontowania. Nie będziemy tutaj sobie zaśmiecać EQ. Cyk, 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 dobra i wszystko ładnie. Teraz tak, tutaj możemy posprzedać, tu my możemy coś poulepszać, tylko co my chcemy? To mamy razy 7, to w zasadzie możemy na razy 8. To też mamy razy 7, to też możemy na razy 8. To wszystko mamy razy 10 i to mamy razy 7, więc to możemy na razy 8. To już wszystko ładnie mamy jednakowo ulepszone. No i co tutaj więcej? Może jakiś jeden itemek tutaj, 4, 9, 6 widzę, że te są. Więc możemy to w sumie ulepszyć na razy 9 i już nie mamy żadnych tutaj surowców dostępnych. Dobra, teraz mamy tak, rozmontuj przedmiot u kowala zrobiliśmy, więc to jest ok. I co, awkę dzisiaj już mam zrobioną, więc nie będę się tutaj z tą awką, nie będę się nią po prostu przejmował, tylko musimy coś wrzucić do kibelka, więc sobie poszukamy zaraz. O, już nam wypadło w ogóle. O, i zobaczcie, to już jest klata z tego, z tornatka 500+, więc to chyba nam nawet do klaserka wpadnie, dokładnie, więc to naprawdę spoko. No na wszystkie staty, więc jej tutaj nie założymy, ale będzie do kibelka i potem ją sobie rozmontujemy, to już jutro. Dobra, lecimy tą grę w kości, żeby tutaj nie przedłużać zbytnio. Cyk, 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 tutaj fajnie trzy kamyczki, o nawet cztery, więc to przyjemne, znowu kamyczki, znowu trzy tym razem, więc naprawdę spoko, tych dusz nie biorę, bo tych dusz to mam po dziurki w nosie, że tak powiem, więc ich tutaj na razie nie będziemy sobie zbierać. Tutaj jakieś drewienko może poleci, no niestety nic. No i co tutaj, no tutaj tak naprawdę nie mam nic do wyboru, więc weźmiemy te dusze, ale to no tu znowu dusze, trudno, ale to naprawdę są malutkie ilości. No i tutaj mamy co, no może tego kamyka spróbujemy, no i niestety nie udało się. Ok, kowal jest, znaczy kowal, hazardzista jest zrobiony. Tu sobie możemy, bo mamy trochę golda, zostawimy tak z 27 milionów na wszelki wypadek. Tutaj te runy na razie nie ruszamy. Dobra, tutaj sobie poprzeklikujemy te walki, żeby już mieć to z głowy, żeby tutaj, no mówię, mieć spokój z tym. Tutaj różnie te walki wyglądają, czasem nawet z wojownikami wygrywamy, którzy są na takim samym poziomie jak my, więc to w ogóle jest dla mnie miłe zaskoczenie, jeżeli chodzi o tego berka. No ale to wiecie, o, już mam chyba 10 dokładnie. Wiecie, różnie to bywa, jeżeli chodzi jak na ten poziom, bo tutaj te walki to jest naprawdę duże RNG. Dobra, tu sobie może kółkiem zakręcimy już, żeby mieć jakieś jedzonka w razie jakby nam coś tam brakowało. Co nam tutaj wyleciało? Wyleciał nam pasek, w zasadzie dużo rzeczy, dwa paski i amulet, ale to olewamy. Jeszcze z dwie statki sobie tutaj damy i dobra, lecimy do pupili. Tutaj sobie je nakarmimy ładnie, z tego co widzę wszystko oprócz ziemi. Dzisiaj niestety dla ziemi nie mam trzech jedzonek. No a walki mamy z mrokiem, więc też ich tutaj sobie nie dobijemy. Dobra, cyk, 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 to już nakarmione. No i teraz lecimy, jeżeli chodzi o te walki. Tutaj to nie powinno być większych problemów tak naprawdę. O, a tutaj żeśmy przegrali z przeciwnikiem, który miał ile tam? Ze 100 karmień mniej albo i nawet więcej. Także no mówię, to już jest, zaczyna się ciekawie. Dobra, tutaj ten mrok spróbujemy. Tutaj spróbujemy tą wodę. No i tutaj raczej bez problemu sobie pociśniemy i okej, okay, no jeżeli chodzi o te
o te nasze pupile to by było tyle. Tutaj spróbujemy ten portal, mamy 39%. No i niestety nie padł, no to trudno. Dobra, co my tutaj chcemy jeszcze w tej twierdzy? O, w ogóle twierdzę postawiłem sobie już na 20 poziom. Oj, nam tutaj niewiele, już nam drewna mamy tyle ile trzeba, tylko nam jeszcze kamienia brakuje. Twierdzę postawiłem na 20 poziom przed ostatnim dniem eventu wielkanocnego, więc jeszcze tutaj nam paczki poleciały z tej twierdzy 20. I mam salkę tutaj na poziomie 18, więc jeszcze dwie salki sobie będę chciał podbić, będę miał w końcu tą 20 i będę mógł się skupić w 100% na kopalnie. Już tutaj kopalnie robię sobie na 16, bo tych surków mimo wszystko trochę mam. Więc no tak to wygląda, jeżeli chodzi o tą naszą twierdzę. Natomiast jeżeli chodzi o podziemie, to tutaj mi się skończyło budować coś. Już nawet nie pamiętam, co budowałem, chyba tego władcę. No i w zasadzie tego władcę sobie możemy dalej pocisnąć. No tu jest tak naprawdę już tylko farmienie tych budynków, aby wszystko dobić do 15 poziomu i sobie zacząć ulepszać tą kopalnię złota. Więc niestety tak to wygląda. Dobra, polecimy sobie tutaj tego mystika, pociśniemy, jeżeli chodzi o to nasze podziemie. Ten władek strasznie fajnie wygląda na tym 13 poziomie. On jest na 13 czy 14? 13, dobra. No jeżeli chodzi o gildię, to nam tutaj miga, bo mamy portal do zrobienia, ale ten portal niestety znika często. Ja tutaj nie będę robił reloga po prostu, bo bym musiał całą stronę odświeżać, a mi się teraz obecnie nie chce tego robić, więc po prostu po odcinku sobie ten portal uderzę, to tam nic straconego. Kółko mamy zrobione i co więcej, zobaczmy jak tutaj wyglądają ci nasi towarzysze, są poulepszani, więc chyba to by było na tyle, jeżeli chodzi o takie ogarnianie tej postaci codzienne. Chyba tutaj wszystko zrobiłem, co miałem zrobić. Ja tutaj sobie jeszcze po odcinku na spokojnie przelecę właśnie tą postać, zobaczę jak to wygląda, ale okej, no chyba lecimy sobie do lochów. No i standardowo zaczynamy od strefy światła. Mamy tutaj Hemoridor i już tutaj mi się coś przycięło, ale dobra, lecimy dalej. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o tego pajęczarza naszego? No chyba mimo wszystko jeszcze tutaj nie jesteśmy w stanie go pokonać. No chociaż tam pół HP zleciało, ale... ale co to jest w ogóle? To jest zwiadowca. No nie, no on tutaj raczej te statystyki ma jeszcze za silne jak dla nas. Chociaż tam, no zobaczcie, była ta bliska próba, mimo wszystko. No pewnie jakbyśmy tutaj poklikali dłużej, to może by nawet była szansa, ale myślę, że nie ma co, jeszcze się troszkę wzmocnimy i wtedy go na pewno pociśniemy, bo nie ma tutaj na ten Hemoridor co wydawać, nie wiadomo ile. No znowu 10 milionów to jest tak naprawdę jeden hitek więcej i on by padł. No ale mówię, nie mamy tutaj ciekawsze rzeczy do pokonania aniżeli właśnie ten Hemoridor. No dobra, jeszcze tutaj parę prób na niego walniemy, nóż się uda. A jeżeli nie, no to lecimy dalej. Tu widzę, że mi się zaraz warta skończy, więc sobie zaraz ją przedłużymy tam może o godzinkę powiedzmy, żeby nie było z tym problemu, żebyśmy tam żadnego goldzika nie stracili przypadkiem. No chyba nie jest do ubicia. No tu by musiała jakaś strasznie fartowna próba siąść, a myślę, że nie ma sensu, więc po prostu sobie poczekamy i za jakiś czas wrócimy do tego naszego pajączka. Góra Olimp, tutaj mamy tego Herkulesa. No to on jest raczej jeszcze tutaj nie do zrobienia, bo ma prawie 500 milionów HP, a my mu góra 200 zbijamy, więc no nie ma, o teraz biliśmy nawet dosyć sporo, ale nie ma co tutaj tracić czasu. Tutaj mamy to przyjemniaczo tęcznioniętko, to nieważne. No ale jego też jeszcze nie ubijemy, więc nie ma co tutaj. Chcę tak, wiecie, przyspieszyć, żeby tutaj się nie nad jednym lochem nie wiadomo ile nie spędzać czasu. No bo wiecie jak to wszystko wygląda. Dobra, tutaj z tego co pamiętam tego węża chyba mieliśmy jakieś tam bliskie próby ostatnio. Ale jak to dokładnie wyglądało to już nie pamiętam, bo już z tego berka dosyć długo nie nagrywałem. Także, no ale on tutaj też nie wygląda jakby miał paść, więc... więc no nie, chyba go tutaj olewamy. Tutaj to w ogóle żadnej bliskiej próby nie ma na ten moment. Także chyba jest to bez sensu po prostu klikanie tego. Dobra, lecimy sobie do Esterosu. No i ten Esteros, kogo my tam mamy? Chyba wojownika z tego co pamiętam. No i ten wojownik, chcemy na niego tutaj troszeczkę wydać. Chcemy zobaczyć, czy on by tutaj już czasem nie padł. Naprawdę byłoby to przyjemne dość, jeżeli byśmy go w końcu położyli. No ale to by musiała jakaś fajna próba siąść. No powiem wam, że tak przelecieliśmy przez tą strefę światła. Tego portalu no naprawdę nam dużo daje, jeżeli chodzi o ten portal gildyjny. A tu nic się nie rusza, no jeżeli chodzi jeszcze o salę chwały, to wam w sumie nie pokazałem. Ale tam Freestylo z naszej gildii magiem już bił chyba 366 poziom, do którego tak naprawdę, z którym się ścigaliśmy w ostatnim odcinku z tym poziomem. Tak on teraz bił właśnie ten 366, no a my tutaj stoimy.
i to stoimy dosyć mocno, jeżeli chodzi o te lochy. No zobaczymy tam dalej, jak to będzie wyglądać, no ale nie, no tutaj tego obrońcy też nie wygląda, jakby on miał paść. HP co prawda nie ma tutaj zbyt dużo, ale za to ma bardzo dużo siły, więc no ta siła nas głównie blokuje, z tego co widzę. No nie jest tu, nie wygląda to wcale fajnie, jeżeli chodzi o tego naszego berka, że my tutaj znów nie możemy nic pocisnąć. No dobra, olewamy to chyba na razie, poczekajcie, ja tutaj sobie dodam te parę stad w siłę. Zawsze to coś, no i dobra, zobaczymy jak tutaj wygląda, jeżeli chodzi o to nasze tornado. Tornado powinno paść, tak naprawdę, prędzej czy później. I to tornado powinniśmy pocisnąć, dokładnie, padło. No i sobie lecimy tutaj dalej, znowu jakiś wojownik, którego też próbujemy ubić, chyba tam dwóch żeśmy pokonali po drodze. Także no zawsze coś, no dawaj. Wojownik padnie i nam parę odblokuje, chociaż tam też był wojownik, chociaż nie, tam był chyba zwiadowca, już nie pamiętam. Pamiętam, że ostatnio na zwiadowcy się zatrzymaliśmy, ale już tyle tych odcinków, tyle tych postaci, że już mi się miesza, co na czym było. Także no niestety tak to wygląda. No ale kurde, on tutaj nie wygląda, jakby nas miał przepuścić, chociaż tam bliska jakaś próba była. Poczekajcie, no troszkę na niego zużyjemy, kurde. Głupio by tak było nagrywać odcinek i praktycznie nic nie zrobić, żadnego progresu. No ale, o dobra, padł, super. Teraz mamy kogo? Mamy maga, więc on też powinien w miarę szybko paść, dokładnie. Kolejny padł. Kolejny. Teraz mamy biczownika. No i to jest znowu wojownik. No i wbiliśmy tutaj ile? No niewiele, jeżeli chodzi o ten exp, więc nie fajnie to wygląda. Zapatrywałem się na to tornado 600+, żeby już tutaj sobie wbić. Tak szczerze mówiąc, no ale nic na to nie wskazuje, powiem wam, żeby te 15 tornad jeszcze miało paść, bo wcale to nie leci jakoś przyjemnie, jakoś fajnie. O dobra, padł, super. Kogo teraz mamy? Nie zauważyłem kogo, ale już padł też. Kolejny, no i znowu wojownik, niestety. Znowu taki mini bloczek. Poczekajcie, jak tutaj to w ogóle wygląda, jeżeli chodzi o rękawice, dokładnie, o wiedźmy i o itemy, o to mi chodzi. Tutaj mamy coś do kibla, to możemy w zasadzie posprzedawać, zawsze to jakieś staty będą. No i dobra, damy sobie tutaj troszeczkę w siłę i troszkę zostawimy w razie czego, jakbyśmy wbili poziom. I lecimy dalej tutaj, jeżeli chodzi o to nasze tornado. No nie fajnie, powiem wam, że nagrywałem odcinek z Paladyna niedawno i tam strasznie duży progres zrobiłem. Tak jak na tym Paladynie nie mogłem nic ruszyć, tak później sobie ruszyłem. Praktycznie tam chyba z 5 poziomów wbiłem, jeżeli chodzi o tego Paladyna, więc tam naprawdę progres był fajny, no a tutaj jak widzicie nie możemy za wiele zdziałać, także to jest naprawdę słabe. No ale cóż, o dobra, padł, okej, kolejny padł, no może się coś tutaj ruszy, no i co? I kolejny wojownik, kurde, no ci wojownicy, żebyśmy chociaż jeden level wbili, no to będę zadowolony, bo jak tak, to słabiutko. Jak się tutaj zablokujemy na tak jakieś, nie wiem ile, no 100 prób powiedzmy, to sobie polecimy może do jakiegoś innego lochu, zobaczymy czy tam coś zdziałamy i najwyżej jeszcze do tego tornadka wrócimy. No tutaj dwóch padło, teraz mamy zwiadowcę, który też padł, no już mamy 594 to tornado, kolejny padł, no i mamy znowu wojownika, dobra, no i znowu tutaj pewnie dłużej przy nim spędzimy, jeżeli chodzi o tego woja. No ale zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądało. No, dawaj, 40 milionów tam zostało. Czyli on jest do zrobienia, tylko pytanie kiedy, mam nadzieję, że jak najszybciej. No jeżeli byśmy wbili to tornado 600, to i przy okazji byśmy chyba level wbili, bo już nam tutaj, zobaczcie, niewiele brakuje. No ale mimo wszystko jeszcze troszeczkę potrzeba tego expa, żeby ten level wbić. No, o dobra, padło, super. Kogo my teraz mamy? Teraz mamy zwiadowcę, który też padł. Kozacko. No i teraz mamy znowu wojownika i on już tutaj ma 52 tysiące siły, więc ci wojownicy niestety z piętra na piętro się wzmacniają, ale on też padł, dobra, super. I co? I kolejny wojownik, 598 tornado. Jeżeli tutaj dobrze patrzę, no tak naprawdę jeszcze jeden albo dwóch przeciwników i byśmy byli w stanie tutaj sobie... wbić ten poziom po prostu. Już się tutaj zawieszam. No, dawaj, jeszcze na niego ile? No, z 60 prób powiedzmy.
pociśniemy, jeżeli by nie padł, to ile on tutaj ma siły? No tyle co tamten, no w teorii on powinien paść, tylko pytanie kiedy. Jak go tutaj nie pociśniemy, no to zrobimy sobie jakąś taką małą przerwę. No niewiele nam do tego levela brakuje, żebyśmy wbili chociaż ten jeden level. No bo taki odcinek bez żadnego progresiku, to mówię, że dosyć słabo wygląda. No ale dobra, zaraz zobaczymy. Jak tutaj nie padnie, to sobie polecimy może, nie wiem co tam w sumie, 13 piętro nam chyba jeszcze zostało, ale tego raczej w tym 13 piętrze jeszcze nie ruszymy przez jakiś czas. No ale dobra, zobaczymy, poczekajcie, co my tutaj jeszcze w tych lochach mamy? Mamy tutaj karuzelę z idolami, mamy Golden Giampiego, który jest magiem, ale on tutaj raczej jeszcze nie padnie i w ogóle szkoda tutaj na niego grzybów marnować. Hemoridor nie padnie, Góra Olimp nie padnie. Co tutaj jeszcze jest? No tutaj w zasadzie nic nie jest praktycznie do ruszenia, oprócz tego 13 piętra, które już byśmy chcieli sobie tutaj zamknąć. No i dobra, no to 13 piętro trochę poklikamy, spróbujemy, może jakaś szczęśliwa próba by nam wpadła. A jeżeli nie, to sobie polecimy do tego tornadka i będziemy próbowali te 600 plus tornado wbić. I tak naprawdę no tornado to jest jedyne teraz źródło expa naszego, więc wcale nam aż tyle ten portal nie dał, ile myślałem na tych poprzednich odcinkach, że nam da. Niestety, szczerze mówiąc, byłem bardziej taki nastawiony pozytywnie, że wejdę do tych lochów i po prostu rozwalę. No a tutaj z tego co widzę jest dosyć ciężko, jeżeli o te lochy chodzi. I nie mam pojęcia dlaczego, może spróbujemy się znowu przebrać w same epickie przedmioty na kolejnym epiku i może wtedy to by coś podziałało, bo tam w ogóle Demonko mi radził w komentarzu pod poprzednimi odcinkami z Berka, że te itemki na siłę, no to jest słaby pomysł. No ale mimo wszystko na tych itemkach na siłę zrobiliśmy tak naprawdę jeden z większych progresów, więc nie wiem, no nie mam tu na razie pomysłu. Przysiądę sobie nad tym spokojnie, pomyślę, zobaczę jak to wygląda, no i wtedy będę myślał, czy coś jesteśmy tutaj w stanie zrobić, czy też nie. No ten tutaj też wcale nie wygląda jakby miał paść, więc chyba go olewamy. No to tornado, jedyna możliwość, że nam padnie i że nam da po prostu tego expa. No a przy okazji byśmy chcieli to 600 tornado pokonać, więc zobaczymy. Dobra, wojownik padł i kolejny padł, mamy 363 poziom i mamy 600 tornado, które mam nadzieję, że padnie. Mamy rękawice, których tutaj dosyć dużo nam podropiło, przy okazji sobie już tutaj z zapamięci tych poulepszam, żebym ten i tutaj troszkę dam, no dobra, wydałem w sumie wszystko, nie chciałem, tak, ale okej. I to sobie posprzedajemy. I dobra, lecimy dalej, lecimy do tego tornada. Kto to jest? To jest zwiadowca, więc on powinien paść, czyli powinno nam tutaj się dokładnie. Pokonaliśmy 600 tornado, więc super. No i lecimy sobie tutaj dalej, zobaczymy jak daleko nam się uda zajść. No lecą te tornadka, lecą dosyć fajnie. I tutaj mamy co? No znowu wojownika, który zobaczcie jak szybko padł, a miał tam 1500 siły więcej niż poprzedni. Także bardzo fajnie. No i tutaj znowu wojownik tego typu co poprzedni. No ale on już tutaj z tego co widzę tak szybko niestety nie pada. No ale dobra, jeszcze tutaj sobie troszeczkę popróbujemy, jeżeli chodzi o to tornadko, no a jeżeli nie padnie, to trudno, to taki krótszy odcinek z Berka będzie, brakowało już takiego krótszego odcinka, bo co wchodziłem ostatnio do lochów, to się kończyło na 35 minutach, jak nie więcej. Także teraz będzie krótszy odcineczek, więc spoko, no ale w sumie założenie powiedzmy takie moje własne, jak zobaczyłem te lochy, że to nie chce padać, to zrealizowałem, no bo to 600 tornado zostało pokonane. Oprócz tego no wbiliśmy level tak naprawdę niecały, nie wiem ile, mieliśmy chyba 362,5, potem sobie zobaczę, w każdym razie no za dużo żeśmy nie zrobili, więc no szkoda. Ale no trudno, widocznie tak musiało być. Nie wiem jak ten mag, o tutaj chyba nam padł w ogóle, czy nie? Nie wiem, nieistotne. Muszę zapytać tamtego maga jak u niego wyglądają lochy i będę chciał tutaj powoli się zbliżać do niego, bo nie wiem jakim cudem on tym magiem ma taką przewagę nad nami. Strasznie, on tam widziałem, że statystyki też ma dosyć fajne, jeżeli chodzi o te podstawy, no ale będę go tutaj musiał podpytać i zobaczymy, żebyśmy wiedzieli po prostu na następny odcinek, co mamy dokładnie próbować zabić. Okej, no w zasadzie to by było na tyle, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, możecie zostawić kciuka w górę, możecie zostawić jakiś komentarz, wbijać na Discorda dla widzów, jeżeli jeszcze nie wbiliście, będzie mi na pewno bardzo miło. Walk tutaj żadnych nie będę pokazywał, bo w sumie nic, jeżeli chodzi o lochy takiego, wiecie, ciężkiego, żeśmy nie pokonali. Cały czas to tornado, ale jakbym miał pokazać tornado,
Tornado to bym musiał chyba z 30 walk pokazać, więc to sobie po prostu olejemy. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o takich poszczególnych przeciwników, to chyba nic żeśmy nie popchnęli dzisiaj na tym odcinku, więc no naprawdę słabiutko, ale trudno, bo wiem, że tam mi pisaliście, żebym pokazywał po prostu walki na odcinku, jak to wygląda, no ale mówię, z takiego Tornada chyba nie będziemy tych walk pokazywać, bo to Tornado się po prostu przechodzi, powiedzmy jak strzała, przechodzimy to Tornado. Natomiast takich pojedynczych rywali, tutaj tych mocniejszych z tych lochów i tak samo tutaj z tych 13 pięter i tak dalej, będę wam pokazywał, jeżeli nie zapomnę, jeżeli ich po prostu pokonamy w którymś z kolejnych odcinków. Także okej, no tak się prezentuje tabela na ten moment. Tutaj, tak jak mówię, no Freestylo ma już 366,5, więc naprawdę gość strasznie wystrzelił. My mamy tutaj, oj, Dawidex tutaj w ogóle wbił 364, więc no znowu, jeżeli chodzi o ten poziom, no to żeśmy troszeczkę spadli. No ale okej, następny epik się przebieramy i chyba będziemy działać. Chyba się przebiorę w same epiki i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No ale na ten moment to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, to jeszcze raz zostawcie kciuka w górę, komentarz, subika, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć!